Siemaneczko, ja jestem Nadiwins, a to jest druga część poradnika do barbarzyńcy podszał bitewny, czyli Frenzy Barbariana. Dzisiaj omawiamy koszmar oraz piekło. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego poradnika na temat całego normala od pierwszego poziomu, to zapraszam Ciebie do tego filmu, jest na tej playliście oraz link będzie w opisie w tym momencie pod filmem. Także będzie to bardzo, bardzo ekonomiczna, budżetowa odsłona barbarzyńcy, dzięki której przejdziesz spokojnie sobie piekło samemu grając, czy tam też na Battle.necie, ale tworząc postać, grając samemu tym buildem, dzięki moim poradom powinieneś sobie poradzić bez problemu. Także jeżeli filmik się spodoba, upewnij się, że mnie subskrybujesz, wtedy nie ominiecie żaden mój kolejny materiał z D2R. A teraz jedziemy. Zaczynamy build na koszmarze, na piekle od atrybutów, ponieważ jeżeli chodzi o atrybuty, zasada jest zawsze, zawsze taka sama. Siła pod najcięższy przedmiot w naszym ekwipunku. Moje zalecenie na koszmar jest to, żeby tej siły było przynajmniej 82. Dlaczego? Dlatego, że będziemy nosić, znaczy możemy oczywiście, jest to jakby moja propozycja, że będziemy nosić knut, czyli korbacz drugiego poziomu, exceptional, który będzie wymagał 82 siły oraz 73 zręczności. Więc przechodząc do zręczności, minimum 73. Na koszmarze dodatkowo pamiętajmy o tym, że czym więcej mamy zręczności, tym większą mamy skuteczność ataku. Oczywiście moje polecenie, moje zalecenie, jakby to jest tylko rada. Jeżeli znajdziecie jakiś przedmiot, powiedzmy, który nie wymaga tyle siły i zręczności, no to jakby nie musicie tyle inwestować. Więc do tego przejdziemy w itemizacji, później w poradniku. Cała reszta w żywotność, cała nic, całe nic w energię. Także naszym celem jest to, żeby żywotność była na jak najwyższym poziomie. I to jest jakby, to tyczy się jakby każdego poziomu trudności. Więc na koszmar, na piekło, tak to sobie zostawimy. Dobrze, jeżeli chodzi o tutaj nasze umiejętności. Jest to stan postaci, którą zostawiliśmy w poprzednim poradniku, która kończyła sobie normal. Ona miała wtedy 35 poziom, więc w tym momencie wygląda to w taki sposób, iż idziemy maksymalnie w Maze Mastery, dlatego że posługiwaliśmy się głównie wtedy wcześniej berłami, potem korbaczami i na koszmarze również będziemy się posługiwać korbaczami przez większość koszmaru. Taki jest plan. Także na spokojnie możemy rozwijać Maze Mastery. Jednak pamiętajmy, że głównie atakujemy z szału bitewnego. Także na początek rozwijamy szał bitewny do maksimum. Po drodze możemy sobie wziąć jeden, na przykład tutaj punkt w skok, gdyż nam to bardzo ułatwia podróżowanie, omijanie potworów, wychodzenie z ciężkich sytuacji, więc jeden punkcik polecam jak najbardziej sobie zbindować i używać. Co do Warcrysów jeszcze, można było to zrobić wcześniej na normalu, pomaga to na bossów, pomaga to na elitarne paki, na czempionów w niektórych sytuacjach, mianowicie Battlecry. Jest to okrzyk o dosyć niskim, małym zasięgu wokół postaci, jednak obniża on obrażenia oraz obronę naszego przeciwnika, co sprawia, że łatwiej nam go pokonać. Tak w skrócie, po prostu. Więc tutaj standardowo po jednym punkcie, tutaj nic więcej nie ruszamy. Możemy ewentualnie pokusić się o dodanie naturalnych odporności jeszcze więcej, gdyż pierwsze poziomy naprawdę są odczuwalne, zwłaszcza, że na koszmarze jakby potem na piekle można brakować odporności. Także, wymaksowaliśmy Frenzy. Mamy koło 45 poziomu, koło 50 z tymi dodatkami jeszcze. Zaczynajmy maksować w takim razie synergię do Frenzy. Synergię do Frenzy są następujące: Double Swing, Berserk, który zwiększa 1%, daje nam dodatkowy buścik do obrażeń od magii, ale nie będziemy się tym przejmować, od razu mówię, nie będziemy maksować Berserka, maksujemy Double Swinga i maksujemy Taunt. Double Swing zwiększa obrażenia naszego szału bitewnego o aż 8% za jednym punktem, także warto. Czyli maksuję sobie Double Swing, boom, fantastycznie, mam już koło 60 poziomu i dochodząc, zbliżając się do końca koszmaru, możemy już sobie się pokusić tutaj o Berserka. Nie musimy,
Możemy sobie zostawić to na piekło. Dlaczego? Dlaczego na piekle Berserk na pewno nam się przyda? Dlatego, że Berserk zamienia, konwertuje nasze obrażenia fizyczne w magiczne. Czyli na piekle ratuje nam skórę wiele razy. Dlatego, że na piekle zdarzają się bardzo często potwory niewrażliwe na ataki fizyczne, albo na przykład z kamienną skórą, co bardzo znacznie redukuje obrażenia fizyczne, i wtedy odpalamy sobie właśnie berserka. Używamy berserka zamiast szału i bardzo, bardzo szybko i skutecznie radzimy sobie z takimi potworami. Dlatego to jest naprawdę duża zaleta tego buildu. Na koszmarze rzadko się zdarzają niewrażliwości. Bardzo, bardzo rzadko na obrażenia fizyczne, więc totalnie możemy sobie to zostawić na później. Także wymaksowany Double Swing, wymaksowany Frenzy, lecimy sobie dalej. Mamy na 12 poziomie Maze Mastery i ostatnia nasza synergia to jest taunt, więc podnoszę sobie tauncik i powiedzmy, że już mam tam 60 poziom, no nie? Jest to poziom, którym naprawdę już jakby jest ok. Jest ok. Jeżeli chodzi o przejście na piekło z koszmaru, jako barbarzyńca polecam się właśnie nie spieszyć. Polecam przejść dopiero na poziomie 75. Możemy sobie doekspić spokojnie na balranach. Wiem, że bal może być problematyczny, także nie musimy go zabijać. Możemy zabijać tylko 5 fal bala i będzie w porządku. Także na 75 polecam zmienić dopiero na piekło. 70 ewentualnie, no ale nie ma co się spieszyć, także dalej sobie to dobijamy, bum bum bum. Nasz Frenzy już ma naprawdę bardzo fajny buścik do damage'a, no i jakby zbliżamy się do końca, dziękuję bardzo. Możemy całą resztę poświęcić na Maze Mastery, co polecam na koszmarze, żeby zmaksymalizować ten damage, żeby zmaksymalizować szybkość farmienia na przykład Bala, tam Diablo. I naszym kolejnym celem będzie okrzyk, ale o tym później. Następnie przechodzimy do buildu docelowego, czyli przechodzimy na piekło, mamy 75 poziom, przechodzimy na piekło i zmieniamy build na nasz docelowy, czyli ja standardowo oczywiście mam takie przedmioty, że potrzebuję tych statystyk dużo. Jeżeli chodzi o moją siłę, teraz jakby zmieniamy całkowicie build, zmieniamy broń, przestajemy inwestować w Maze Mastery, zaczynamy inwestować w Sword Mastery. Przechodzimy na miecze, a konkretniej na fazowe ostrza. To nas będzie interesowało. Fazowe ostrza są bardzo piekielnie szybkimi brońmi i bardzo fajnie sprawdzają się właśnie w buildach z Frenzy Barbariany, nie? I wymagają bardzo dużo też zręczności, bo wymagają 136 zręczności. Także stąd jakby te moje statystyki są tak podbite, ponieważ nie mam innych dobrych przedmiotów, które podbijają moje statystyki, dzięki czemu mógłbym więcej zainwestować w żywotność. Jeżeli nie mamy przedmiotów, które podbijają nasze statystyki, siłę, zręczność, no to niestety musimy więcej inwestować tutaj. Także build od samego początku. Oczywiście jesteśmy Frenzy Barbariany, więc Max Frenzy od razu, wiadomo, nasz docelowy build będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Jeden berserk, możemy tutaj dać Leap Attack, nie musimy. Jeden berserk wcześniej wspomniany, żeby radzić sobie z niewrażliwościami, więc na razie bum, 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 bum. Po jednym punkcie nie więcej, jeżeli chodzi o okrzyki, to bum, 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 cyk, cyk. I jeszcze możemy się pokusić o znalezienie przedmiotu. Znalezienie przedmiotu fantastycznie wpływa na nasz drop. Działa to w taki sposób, że zabijając potwora możemy potem użyć na nim znalezienia przedmiotu, więc tak naprawdę losujemy drugi raz no jakieś itemki fajne. I jakby polecam używać tego na hersztów elitarnych paków albo na czempionów. Świetnie, świetnie działa. Także tak to by wyglądało. No i dobra, mamy zmaksowane frenzy, maksujemy double swinga, maksujemy sword mastery. Tutaj dajemy sobie na pewno pierwsze maksika, dlatego ten attack rating naprawdę nas poratuje, zwłaszcza że nie będziemy mieli dobrych przedmiotów. Oczywiście obrażenia, critical, szansa i cała reszta idzie
Taunta jako kolejna synergia do Frenzy, no nie? Dodatkowo powiem od razu, że jeżeli przylewelujemy mocno, że jeżeli wbijemy ten 86 level w górę, no to po wymaksowaniu Taunta maksujemy Battle Orders, czyli ten okrzyk, który zwiększa nasze życie, manę oraz staminę. To da nam przeżywalność i na tym skończymy sobie build, no nie? Także taka jest moja propozycja. Świetnie, mamy build, fantastycznie, itemizacja, przedmioty po kolei, od koszmaru do piekła. Teraz będę płynnie przechodził między koszmarem a piekłem, więc omawiamy bronię. Poprzednio na normalu skończyliśmy sobie z bronią taką jak... no nie mamy tutaj, ale skończyliśmy sobie z korbaczem Malis Itch el Etch oraz z drugim korbaczem, który miał być po prostu takim damage stickiem, no nie? Czyli korbaczem z trzema runami Tal, który dało w sumie 226 obrażeń od trucizn, no nie? I to nas poniosło cały normal. Jeżeli chodzi o koszmar, potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy czegoś więcej i tutaj znowu nam się kłania hrabina na koszmarze, ponieważ będziemy ją mocno, mocno farmić. Także hrabina na koszmarze już ma zwiększony jakby tutaj zasięg run, które wypadają z niej, więc to jest dla nas fantastyczna wiadomość. Zaczynają padać takie runy jak na przykład Io, jak na przykład Sol, która jest świetną runą. Więc moja propozycja broni jest to Czern, Black, Tchul, Io, Nef. Dlaczego? Dlatego, że daje 40% druzgocącego uderzenia. 40% szans na druzgocące uderzenie. To jest Crushing Blow. Co to daje? To odbiera procentową część życia danego bossa, czempiona, unikatu albo zwykłego mobka. Więc jest to totalnie, totalnie zabójcze na każdą sytuację. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy mieli duży damage broni, ale sama statystyka 40% Crushing Blow jest fantastyczna, wystarczająca. Także robimy to w korbaczu zwykłym, albo jeżeli znajdziemy knut trzysoketowy, no to walimy tam. Zawsze większy damage, ale tutaj jakby nie patrzymy na to, patrzymy na Crushing Blow. Dodatkowo zwiększa szybkość ataku, rewelacyjny attack rating, czyli częściej trafiamy, jest ok. Dodam taką ciekawostkę, że jest to też świetna broń dla spitera budżetowego. Druga broń, potrzebujemy coś mocniejszego. Taka sama zasada, potrzebujemy coś, co ma duży damage. Moja propozycja, bardzo proste do zdobycia, są runiczne Honor. Amn, El, Itch, Tir, Sol. Amn oraz Sol dropią już spokojnie z hrabiny na koszmarze. El i Tchtir dropią z hrabiny na normalu. Lightowo możemy sobie farmić hrabinę, wyfarmić te runki. Także już w pierwszym akcie, już na początku koszmaru. Także te dwie bronie pociągną nas cały koszmar. Oczywiście możemy mieć inne konfiguracje, możemy mieć farta, może dropnął nam jakaś maczuga exceptional i tak dalej, może dropnąłem na jakakolwiek broń unikatowa, setowa, może Civerb nam dropnął, który ma duży damage w zależności od levela postaci. Także chodzi o to, żebyśmy mieli duży damage w jednej dłoni, w drugiej naprawdę Black będzie świetną, świetną opcją. Możemy również sobie wziąć konfigurację dwa razy Black, no nie? Wtedy mamy 80% na Crushing Blow szans. Jeżeli zrobimy to w lepszej bazie, na przykład w knucie, no to już mamy połączenie i obrażeń, i jeszcze Crushing Blow. Są różne konfiguracje. Także jak najbardziej możemy lecieć coś takiego. Jeżeli chodzi o bronię na piekło, bo to już mamy załatwiony koszmar, jeżeli chodzi o bronię na piekło. No to tak jak powiedziałem, przechodzimy sobie teraz, to jest nasz build pod Swordmastery, więc już tutaj specjalizujemy się w mieczach i moja ulubiona, ukochana kombinacja, czyli Passion i Lawbringer. Lawbringer, zacznijmy od tego, daje 18 poziom Sanktuarium, Aury Sanktuarium, która odpycha i stunuje przez chwilę
tym odepchnięciem undeadów, undeady. Na prezentacji zobaczysz, jak fajnie to na przykład sprawdza się w Sanktuarium Chaosu, ale to się sprawdza naprawdę w wielu, wielu sytuacjach. Naprawdę to jest bardzo defensywna umiejętność i sprawuje się fantastycznie. Dodatkowo oczywiście bardzo super bonusy typu o połowę obniża obronę celu, szansa na rzucenie z niedołężenia, ogromna szansa na rzucenie z niedołężenia. Niedołężenie obniża fizyczne odporności wroga, potrafi zdjąć niewrażliwość na fizyczne ataki na piekle, daje na większą kontrolę, jest po prostu rewelacyjne. Także Lawbringer Lemko. Lemko, hrabina na piekle się kłania. Także wszystko jest znowu hrabina, tylko tym razem na piekle. Co do drugiej broni, pasja. Dol Ort Eld Lem, Dol Lem, hrabina na piekle znowu. Dlaczego? Dlatego, że daje bardzo, bardzo potężny bonus do attack rating. 79, oczy widełki są, ale ogólnie procentowy bonus do attack rating i to bardzo duży. Dodatkowo zwiększa szybkość ataku jeszcze. I mamy też taki fajny bonusik, że ma to 1/4 szansy przy ataku na to, że potwór zacznie uciekać, co daje nam więcej czasu i w naszym budżetowym przypadku jest to świetne połączenie. Także jak najbardziej pasja i Lawbringer in the house. Polecam serdecznie. Dodatkowo możecie znaleźć coś takiego jak Lightsaber, czyli miecz świetlny, również super szybkość ataku, fajne dodatkowe obrażenia, wykrada manę, co jest dosyć przydatne u barbarzyńcy i absorbuje lightning 25%, także błyski na piekle mogą powiedzieć papa już i będziecie dużo lepiej to przeżywać, także to są moje sugestie. Co do Switcha, co do broni na Switcha, następuje ciekawa sprawa. Proponuję tutaj Switch, który będzie boostował, wspierał nasze okrzyki. Nasz okrzyk, który nam zwiększy zwiększy manę oraz życie, czyli dajemy sobie, switchujemy na ten zestaw broni, używamy okrzyków i wracamy do naszej ofensywnego zestawu, no nie? Jak zdobyć takie rzeczy? Malach w 5 akcie polecam serdecznie, sprawdzać u niej te właśnie włócznie do rzucania. Na normalu możemy maksymalnie wykupić u niej włócznie, która da nam +1 do okrzyków, na koszmarze +2, a na piekle +3. Także możemy maksymalnie mieć +3 i +3 okrzyki, więc w sumie +6 okrzyków do naszego barba. Mi się udało znaleźć +2, bo brakło cierpliwości, ale spokojnie wiem, że mogę... Mógłbym jeszcze sobie trochę pofarmić malach, że tak powiem. Jak najłatwiej jakby farmić itemki u malach. Możemy na przykład przejść do jakiegoś WP-ka, na przykład tego, otwieram sobie portal, wracam do miasta, sprawdzam malach, czy nie ma mojej włóczni przypadkowo. Okej, nie ma, wracam się do portalu, otwieram jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz. Bo pamiętajmy, kiedy wychodzimy z miasta, NPC-ci się resetują i wszystkie itemki się losują od nowa, więc to jest fajny sposób na znalezienie właśnie takich bardzo tanich włóczni. Dodatkowo mamy jeszcze parę opcji, mamy taką opcję na przykład jak dwa duchy, możemy sobie wziąć dwa duchy, więc mamy pewniaczka, że da nam +4 do umiejętności, ale nie jest to najlepsze. Możemy dać oczywiście dwa razy HOTO, tylko to jest też trochę overkill, więc nie ma sensu moim zdaniem, chyba że ktoś chce mieć dwa HOTA, więc spoko, szybciej kastuje i tak dalej. Dodatkowo ktoś może sobie pomyśleć, że można więcej wyciągnąć z tematu, można więcej dać do okrzyków, dodając na przykład Call to Worms dwa razy. Call to Worms, wezwanie do broni, jest to bardzo drogie słowo runiczne, które daje +6 do właśnie okrzyku Battle Command w maksymalnej formie, bo tam się widełki są o 1-6, ale teoretycznie +6, więc ktoś mógł sobie pomyśleć, że zaraz, daję sobie jeden Call to Arms, daję sobie drugi Call to Arms, mam +12 do okrzyku, więc to jest najlepsza opcja. Niestety to właśnie w tej grze jest zablokowane. Maksymalnie wezwanie do broni da tylko +3, więc jeżeli mam z wezwania do broni +3 i z tego +3, no to
Nie będę tryhardował, żeby robić tak potężnego słowa rolnicznego, żeby tylko wesprzeć mój okrzyk, no nie? To jest taka ciekawostka, może ktoś z Was o tym nie wiedział. Okej, jeżeli chodzi o Switcha, to mamy pierwszą sprawę. I jest jeszcze druga bardzo ważna sprawa. Różdżka z Life Tapem. Różdżka z Life Tapem, która będzie na pewno bardzo przydatna na piekle, na pewno bardzo przydatna w walce ze starożytnymi na przykład, piekielnymi, które są bardzo ciężkim wyzwaniem. Albo z jakimiś cięższymi pakami. Już na końcu koszmaru, a na piekle, no to nie ma o czym mówić, polecam serdecznie. Taka różdżka czyni cuda, naprawdę wyssanie życia płynące z tej klątwy jest niesamowite. Jak ją zdobyć? Najprościej u Akary. Koszmar, piekło. Sprawdzamy sobie różdżki i ona właśnie takie sprzedaje. Także tutaj taki sam motyw. Sprawdzamy różdżkę, nie ma różdżki. Wychodzimy z miasta, wchodzimy i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, no nie? Także to są bronie na Switch. To jest cały Switch. Mamy to przerobione. I teraz tak. To też mamy, bronie również mamy przerobione. Możemy spokojnie przejść do armorów. Jeżeli chodzi o armor, znowu wracamy do koszmaru. Jeżeli chodzi o przejście tutaj na koszmarze, skończyliśmy na zbroi Tal Ed, która jest świetną zbroją, która też poniesie nas przez koszmar, nie ma problemu. Ale mamy też bardzo ciekawe słowo runiczne, które jest dosyć proste do złożenia. Runy dostępne, wszystkie z hrabiny na koszmarze również, więc jest to zbroja mit. 2 do wszystkich umiejętności barbarzyńcy, dodatkowo jakieś tam śmieszne szanse na różne okrzyki, na fear i tak dalej. No i odnawia leciutko życie. Nic, ogólnie skupiłbym się raczej na tym, że daje 2 do wszystkich umiejętności, które jest naprawdę potężnym boostem na początek koszmaru i wymaga tylko 25 levela. Także mamy zbroję mit. Przechodzimy teraz do piekła. Skupmy się na piekle. I tutaj mamy już dużo więcej propozycji. Co do unikatów, na przykład, jeżeli mamy szczęście, możemy sobie założyć Durier Shell. Bardzo, bardzo fajne, bardzo dużo armora, bardzo fajne resy, ale najważniejsze jest to, że daje nam statystykę, nie może być zamrożony. Nie może być zamrożony, jest to nasza statystyka, którą powinniśmy, ale jest to bardzo ważne w przypadku Frenzy Barbariana, dostać. Czy to ze zbroi, czy to na przykład z na przykład Ringa Raven Frost. Proszę bardzo. Jest on bardzo tani, bardzo prosty do zdobycia. Relatywnie szybko wypada, grając w tą grę. Jednak wiadomo, czasami się nie uda. Także w jakiś tam sposób powinniśmy zadbać o ten Cannot Be Frozen. To są najszybsze sposoby, no nie? Są jeszcze inne. Wiadomo, zbroja Tal Ed, Shal Ed i tak dalej, jak Runa Charm, ale no nie omawiamy tego tutaj. Także jeżeli się nie uda zdobyć Cannot Be Frozen, no to trudno, to trudno. Będziemy mieli czasami większy problem w niektórych sytuacjach. Dobra, jedziemy dalej. Co do słów runicznych. Najlepsza możliwość budżetowa, moim zdaniem, zdrada. Dlatego, że daje 5% szans na rzucenie 15-poziomowego umiejętności tej zabójczyni, 15-poziomowej umiejętności zabójczyni i to daje 60 do all resów, 15% redukcji obrażeń fizycznych i zmniejsza czas działania klątw. Także jest to rewelacyjne. Jest to świetny buścik. Dodatkowo zwiększa attack speed o 45%, daje nam coldressa i daje nam szybsze odzyskiwanie równowagi. Także rewelacja. Więc to jest numer 1, jeżeli chodzi o budżet. Tak samo, runalem, hrabina na piekle. Zapraszamy do farmienia. Bardzo proste do zdobycia. Kolejne bardzo fajne słowo runiczne. Nie jest już tak tanie jak treachery, ponieważ ma runę niekoniecznie jest to prosta runa do zdobycia, ale dodaje bardzo duże damage od zimna, dodatkowo dzięki temu zamrażamy, daje nam crushing blow, czyli właśnie tą procentowe zabieranie życia od bossów i od potworów, daje nam open wounds, czyli otwarcie ran, czyli tak naprawdę odbiera to życie co jakiś czas. To jest krwawienie, czyli co jakiś czas zbieramy trochę życia. I resy, także świetna zbroja. Co do kolejnej zbroi, Neflum, Smog, również hrabina, runalum oddaje. Więc 50 do wszystkich odporności, duża obrona, rewelacyjna zbroja. Moim zdaniem nie pobije oczywiście zdrady, jeszcze po tym, jak już będziemy mieli fejda, ale jest to pewna opcja. Mamy lum, mamy zbroję dwusokietową, czemu by nie? Świetne odporności na piekło nam gwarantuje. Także to są moje propozycje, jeżeli chodzi o zbroję. Co do butów, dwie najlepsze opcje, dość tanie, dość łatwe do zdobycia. Najłatwiejsze Goblin Stow,
które dropi już na normalu, czyli palec goblina, 25% szans na druzgocące uderzenie, czyli to, co nas kręci. Dodatkowo droższa opcja, rzadsza opcja, ale również dosyć popularna, Gore Rider, jeźdźcy rzezi. I to już nam daje tak, 15% właśnie Crushing Blow, 15% Deadly Strike, czyli tak naprawdę krita, Deadly Strike podwaja nasze ataki, jeżeli wejdzie. Daje nam 200% obrażeń po wszystkich modyfikatorach. 10% szansa na otwarcie run, także już trzy fajne modyfikatory, jakby wkładające nasz damage. 30% szybsze bieganie, chodzenie, więc jest to no, często właśnie wybierana, preferowana opcja. Jeżeli nie, to takie buty jak ja mam. Udało mi się trafić z trzema odpornościami i jest essa i wystarczy i jeszcze mam troszeczkę runwalk. Także wiadomo, że unikaty nie zawsze padają, rzadko padają, więc wystarczą rzadkie butki. Takie jak ja mam. Belty, czyli pasy. Najfajniejszą opcją dla naszego budżetowego Frenzy Barbariana sznuruszu. Wykradanie życia 8%, jest to bardzo ważna statystyka, bardzo, bardzo ważna statystyka i redukcja obrażeń fizycznych bardzo wysoka, naprawdę. W moim przypadku 14% i jeszcze z Treachery dostaje 15%, kiedy odpali się Fate, mam już 29%, jest to bardzo duża redukcja obrażeń, naprawdę. Redukcja obrażeń w tej grze jest bardzo, bardzo istotna. Dodatkowo Nosferatu, jest to również właśnie unikat, ale bardzo warty zwrócenia uwagi, dlatego że daje zwiększoną szybkość ataku, wykradanie życia, zeslowowanie targetu, czyli z tak jakby no, spowolnienie przeciwnika o 10%, co daje super przeżywalność, wiadomo, i ogromny buścik do siły. Więc dodatkowo jeszcze 2 mana za każde zabicie, więc jest spoko. Ale to są jakby relatywnie rzadkie przedmioty. Jeżeli nie masz takiego czegoś, jeżeli cię nie poszczęściło, używaj pasa zwykłego, rzadkiego, który ma dużo życia, odporności i tyle wystarczy. Rękawice, ciekawy motyw. Jeżeli nie mamy szczęścia do jakichś rękawic typu Magnus 20, które daje attack speed typu Laying of Hands, te rękawice są naprawdę bardzo dobre, dlatego że zwiększa obrażenia do demonów o 350%, są rewelacyjne, jeżeli takie trafisz, zatrzymuj, ubieraj. Dodatkowo tutaj już wyższej półki Dracule, które dają life tapa, są faworytem przez większość graczy wybieraną opcją. Soul Drainery również przez wykradanie życia, przez wykradanie many. Wykradanie procentowe życia oraz many dla barbarzyńcy Frenzy jest kluczowe. Jest bardzo, bardzo istotne i bardzo priorytetyzujemy to w wielu częściach przedmiotów, także pamiętajmy o tym. Ale dobrze, ale nie mamy takiego szczęścia, więc ja polecam Crafta. Jest taka receptura w kostce Radimów właśnie na rękawice. Rękawice, które zawsze będą miały dwa takie ciekawe modyfikatory dla nas, najważniejsze, czyli właśnie wykradanie procentowe życia i druzgocące uderzenie procentowe. I mamy pewniaczka, mamy pewność, że zawsze takie coś wyleci. Także receptura wygląda następująco. Perfekcyjny rubin do kostki, nef runa do kostki, jakikolwiek klejnot magiczny do kostki oraz rękawice tego typu. Mogą być to normalne ciężkie rękawice Heavy Gloves z normala, mogą być to Shark Skin Gloves z koszmaru, exceptional wersja, i mogą być to elitarne Vampire Bone Gloves z piekła. Jedne z tych właśnie wrzucamy do kostki z tymi trzema komponentami, mieszamy i wychodzi nam właśnie i wychodzą nam właśnie te rękawice, znaczy nie te, ale ogólnie rękawice, które wystają życie i dają crushing blow, także to jest fajny sposób. Dodatkowo jest to jakby mam cały poradnik o tworzeniu przedmiotów Constant Dreamów, także właśnie odnoszę się do niego w linku poniżej. Hełmy, bardzo ważna istotna część. Możemy przelecieć cały koszmar z lorem, z wiedzą. Świetny hełm, daje skilla, daje manę za każde zabicie, daje lightning resa. Lubię bardzo ten hełm osobiście, bardzo prosty do zdobycia. Runa Sol, bardzo łatwo, bardzo szybko dropi z hrabiny na koszmarze. Ale idąc dalej przez piekło, możemy chcieć sobie zrobić jakiegoś upgrade'a. Warto zwrócić uwagę na następujące hełmy. Takie hełmy, ogólnie hełmy, które dają właśnie wykradanie życia, ewentualnie też many.
takie jak na przykład na 35 poziom kask Steel Skull. Proszę bardzo, nie dość, że mamy wykładanie życia many, to jeszcze Attack Speed, i jeszcze FHR, i jeszcze Magic Find. Rewelacyjny hełm na piekiełko, na koszmar. Vampire Gaze, tak samo wykładanie many życia oraz redukcja obrażeń ogromna. Jeżeli takie coś trafimy, na pewno powinniśmy się cieszyć. Korona Królów, wykładanie życia, fajne bonusy do many, do życia. Świetny bonus do Dexterity. Zręczność dla naszej postaci jest też bardzo ważna, pamiętajmy. Więcej zręczności, to więcej skuteczności ataku, to częściej trafianie. Więc jest spoko. Gilliam's Face, szybsze odzyskiwanie równowagi. Deadly Strike, siła. I jeszcze do tego Crushing Blow. Może nie ma tutaj właśnie wykładania życia, ale jeżeli nie mamy innego hełmu, jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. No, faworyt tutaj nasz, jeżeli mamy Ariad's Face, to jesteśmy załatwieni. Jest to totalnie tani oraz jednocześnie endgame'owy item, którego po prostu, który jest najlepszy dla frenzy barbarzyńcy w większości przypadków, no nie? Dwa do wszystkich skilli, dwa do combat skilli, FKR, bonus procentowy do attack rating, czyli rewelacja. Dzięki temu będziemy dużo częściej trafiać. Wykradanie życia, odporności, siła, zręczność. No lepiej być nie może. Do tego jeszcze możemy sobie śmiało socket dać w Larzuka i jest super, no nie? Może być takie coś jak Talrasha Hoady Crest, czyli bardzo popularna maska Talraszy. 10% mana, 10% life wykradzione. To jest bardzo dużo odporności, życie, mana dodatkowe. Rewelacja. Jeżeli nie mamy niczego takiego, patrzmy cały czas sprawdzajmy serklety, obręcze, tiary i tak dalej. Mają bardzo dużą szansę, że trafi się coś fajnego. Coś takiego jak to. Mi się trafiło na przykład 2 do umiejętności barbarzyńcy, 4% wykradzione życie i jeszcze odporności. Także sprawdzajmy te tematy i polecam sprawdzać nawet niebieskie obręcze. Także tak to wygląda. Biżuteria. W biżuterii patrzymy na takie rzeczy jak wykradanie many życia, odporności, zręczność, skuteczność ataku. Takie rzeczy nas najbardziej interesują, więc sprawdzamy ringi. Podnosimy każdy żadny ring, więc ja mam takie coś, 6% do wykradzionego życia, 6% do wszystkich odporności, dodatkowo 1 man za każdy kill. Tutaj mamy na przykład 6% wykradzionego życia, odporność na lightning. Tutaj mamy 59 rating, 8% wykradzionego życia i tak dalej, jeżeli chodzi o amulet, celujemy sobie w jakiś właśnie coś, jakiś dodatek do umiejętności, jakiś dodatek do właśnie zręczności, jakiś dodatek do skuteczności ataku, do odporności i tak dalej, mi się udało trafić taki fajny. Oczywiście, jeżeli mamy Raven Frost, no to jest nie dość, że attack rating, czyli skuteczność ataku, nie dość, że mana, nie dość, że zręczność, to jeszcze nie można zamrozić, jeszcze Cold Absorb, także jeżeli mamy Raven Frosta, to nawet się nie zastanawiamy, będzie to nasz najlepszy, jeden najlepszy ring, także, który będzie zawsze na naszym palcu. Więc tak to wygląda. Chyba wszystko omówiłem, jeżeli chodzi o itemizację. Co do talizmanów, no to tutaj fokus jest bardzo, bardzo podobny. Celujemy w skillery, czyli takie coś jak ja mam tutaj, czyli coś, co da mi na przykład jakiś jeden skill do drzewka umiejętności, combat skills, rewelka, dodatkowo talizmany, które zwiększają skuteczność ataku, które zwiększają maksymalny damage, które zwiększają na przykład zręczność, które zwiększają odporności. W takie coś celujemy. Ale tak jak mówię, na Frenzy Barbarianie, zwłaszcza tym takim budżetowym, będzie nam tego brakowało. Będzie nam brakowało skuteczności ataku, będzie nam brakowało tej... Ciężko będzie nam trafiać, no nie? Celujemy w to, żeby właśnie nie było ciężko, więc skupiamy się na tej skuteczności ataku, na tej zręczności. Będzie nam dużo, dużo lżej. Okej! Mamy omówione chyba wszystkie części poszczególne naszego uzbrojenia do samego piekła. Przejdźmy do najemnika. Najemnik, dwie opcje. Albo aura świętego chłodu, czyli jest to koszmar akt drugi, albo aura mocy, również koszmar akt drugi. Moja preferencja osobista, aura mocy. Dlaczego aura mocy, a nie świętego chłodu i co daje nam święty chłód? Dlatego, że my jako barbarzyńcy, posługując się tylko jakby fizycznym damage'em, w większości przypadków, kiedy używamy szału bitewnego, a nie berserka, będziemy najwięcej czerpać właśnie z mocy. Bardzo drastycznie podnosi nasze obrażenia
i możemy sobie sami sprawdzić, jak się gra, jaki jest nasz damage bez aury mocy, a jaki z aurą mocy. Wydaje mi się, że jednak aura mocy zdecydowanie przebija Święty Chłód. Jeżeli chodzi o Święty Chłód, fajny jest w sytuacjach, kiedy na przykład totalnie mamy kiszkę, nie? Totalnie sobie nie radzimy. I sprawia on, że wszyscy wrogowie wokół naszego najemnika są zamrożeni, więc jest to defensywna opcja, no nie? Pomaga nam trochę, daje nam więcej czasu, ci przeciwnicy nie atakują tak szybko. Ale mimo wszystko, nawet moim zdaniem, nie radząc sobie za dobrze na piekle, powinniśmy iść w atak, powinniśmy iść w obrażenia. Dlaczego? Dlatego, że czym więcej zadamy obrażeń, tym więcej wykradniemy życia, więc to też jakby nasze obrażenia wpłyną na nasze survivability, no nie? Także to jest bardzo ważne. Co to tutaj przechodzimy w takim razie do ciuszków najemnika. Jeżeli chodzi o jego kosę, mam dwie propozycje. Tańszą i troszkę droższą. Jeżeli chodzi o tańszą, to jest to olśnienie Inside Ral Tirtal Sol. Banalne do zdobycia runy. Hrabina, koszmar, zaprasza jeszcze raz. Jak widzicie, cały czas będziemy ją farmić. Co do bazy, wystarczy pofarmić krowy na normalu, wystarczy pofarmić krowy na koszmarze i jakąś fajną bazę z 4 soketami na pewno wydropimy. Pamiętajmy, żebyśmy nie mieli, szukając baz, żebyśmy nie mieli żadnego Magic Findu założonego. 0% Magic Findu. Odsyłam Was do mojego poradnika o Magic Findzie, tam wszystko tłumaczę. Także tak, aura medytacji, zero problemów z maną, bardzo fajny boost do damage'a dla naszego najemnika. Ponad tam 200% zwiększonych obrażeń na broni, to jest super dawka. Czym lepsza broń, tym więcej podniesie. Także to akurat jest baza na 27 poziom, ale spokojnie można byłoby zrobić to w dużo potężniejszej bazie, jeżeli znajdziesz. Czy potężniejsza baza, tym lepiej. Druga opcja, Obedience. Jest to przepotężny damage. Przepotężny tutaj upgrade do damage'a. Daje on, jest jakby jej problem tego sforonicznego to jest runa fal, no nie? Bo runa fal jest już taką, no jakby dosyć taką już mniej widzianą runą na piekle. Dropi dość często, relatywnie, ale jakby nie zawsze musisz mieć szczęście, żeby ją zdobyć, no nie? Także enchant, czyli skuteczność ataku, damage, a ignoruje część obrażeń, 40% do druzgocącego uderzenia, czyli znowu pomaga nam w druzgocącym uderzeniu, jest to boss killer totalny, odporności, dodatkowa obrona jeszcze, FHR, rewelacja. Co do zbroi, również to co my, najlepiej by było, najmilej, najsympatyczniej, czyli zdrada, również jest to jedna, według mnie druga po Fortitude, najlepsza zbroja dla Merca, a często nawet jest tak, że Fortitude nie jest aż tak potrzebne, kiedy właśnie mamy treachery i nie musimy go tak pilnie robić, ponieważ nasz Merc również czerpie korzyści z fejda na 15 poziomie. Attack speed, wszystko jest naprawdę rewelacyjne. Jeżeli nie mamy tego, no to dajemy mu co jest. Możemy mu dać jedną z tych naszych zbroi, na przykład jakiś smoke, jakiś duriel shell, jakiś, nie wiem, duress, ewentualnie jakakolwiek zbroja z dużą ilością obrony, z jakimiś tam rubinami, co by zwiększyło jego życie. Jeżeli chodzi o hełm, no to najlepiej jakiś hełm z wykradaniem życia, jakikolwiek, żeby miał jakąś możliwość regeneracji. Bez tego niestety nie będzie się regenerował i będzie Wam szybko padał i będziesz musiał też leczyć go częściej, no nie? Jakikolwiek może być serklet, może być jeden z tych hełmów wymienionych wcześniej, które przywracają życie, więc jak znajdziesz jakąś obręcz, cokolwiek, to będzie ok. Przypominam też o bugowaniu Merca, dzięki czemu nie będzie trafiany przez łuczników ani nie będzie trafiany przez potworów, które atakują wręcz, a będzie widziany tylko przez łuczników oraz magów. Nie jest widziany na bossy, starożytni też go nie widzą, więc jest to świetna sprawa. Jak bugować Merca, odsyłam również. No i to by było na tyle. Myślę, że ten poradnik jakby nakreślił Ci całą ścieżkę rozwoju tego barbarzyńcy.
Jest to bardzo, o dziwo, bardzo przyjemna postać. Jest to taka postać, która na pewno nie będzie tak szybko progresowała. Mówimy tutaj oczywiście o budżetowej wersji, o takiej wersji zrób to sam, no nie? Nie takiej wersji, że po prostu jakby przetradowujesz wszystkie przedmioty. Najlepsze tylko, że budujemy go od zera, farmimy od zera i sami budujemy tą postać. Jest to bardzo satysfakcjonująca postać. Na pewno, na pewno. I ona kroczek po kroczku zbliża się ku sukcesowi, no i progresuje sobie swoim tempem, ale na pewno daje wiele satysfakcji, więc polecam ją serdecznie. Jeżeli dotarłaś do końca, to się bardzo, bardzo cieszę, a z tej strony to wszystko, także jeżeli będziesz miała jakieś pytania, zapraszam na Twitch TV, Nadine Wins, na live'y, które prowadzę 4 do 5 razy w tygodniu, więc tam jak najbardziej rozwinę jakieś jeszcze nieścisłości, może coś, o czym zapomniałem. Zapraszam też do komentowania, jeżeli coś warto byłoby dodać, jeżeli coś, o czymś może coś pominąłem, albo czegoś nie wiem, to chętnie się nauczę. Zapraszam serdecznie do zwracania mi uwagi, także z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie i do następnego, a ja puszczam prezentację tego buildu, jak sobie farmię właśnie w Sanktuarium Chaosu, dokładnie tym budżetowym buildem. Także do następnego i cześć! Boom!